Chcesz płacić 10 zł miesięcznie za ogrzanie swojego domu? Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna na to pozwoli. Każdy dom ma zapotrzebowanie na ciepło, określone w kilowatogodzinach. Na metr kwadrat na rok. Na ten temat dzisiaj nie będę mówił. Jest nagrany cały podcast. Nagraliśmy podcast z Piotrkiem Śmieją, podcast numer, numer 6. Ale dzisiaj będę mówił o tym, jak dobrać instalację fotowoltaiczną do swojego domu, żeby te rachunki zminimalizować właśnie do tych 10 zł miesięcznie. Jest to w tej chwili możliwe po zmianach cen prądu, o czym także możecie przeczytać na naszej stronie. Ale przechodząc do, do, do szczegółów. Przyjmijmy, że mamy trzy Domy wybudowane w różnych standardach. Pasywny, energooszczędny, tradycyjny. Każdy z nich ma 100 metrów, żeby nam się to wszystko dobrze liczyło. I mamy dom pasywny. Jego zapotrzebowanie w kilowatogodzinach na metr kwadrat na rok. Zapotrzebowanie na ciepło jest 15, energooszczędnego jest 35, tradycyjnego 75, a te wybudowane przed 30 lat niedocieplone to jest tam powyżej 140. Czyli zapotrzebowanie mamy 1500, bo mnożymy sobie 100 razy 15. Tu mamy zapotrzebowanie 3,5 tysiąca, a tu mamy zapotrzebowanie 7,5 tysiąca na rok na ciepło. I teraz, i teraz tak, jeżeli planujemy ogrzewać Foliami grzewczymi, i dzisiaj będę na tym, czy w ogóle prądem, i o tym dzisiaj będę opowiadał. To musimy przyjąć wskaźnik 1 do 1. Więcej na temat folii grzewczych możecie znaleźć na naszym podcaście numer 5. Piąteczka. Natomiast jeżeli myślicie o Pompie ciepła, gdzie ten wskaźnik jest trochę inny, bo COP pompy ciepła jest 1 do 4, czyli z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej wyprodukujecie 4 kilowat energii cieplnej. Ja bym przyjął 1, 1 do 3. Natomiast więcej na temat pomp ciepła, jak to działa, wad, zalet i tak dalej, możecie znaleźć na naszym podcaście numer 3, gdzie z domnikiem Siemiątkowskim ten temat wyjaśnialiśmy więc Was tam serdecznie zapraszam więc jeżeli mamy tutaj zapotrzebowanie na ciepło jest na rok 1500 3,5 1000 no i to jest zapotrzebowanie na ciepło więc jeszcze raz tutaj to w sumie po raz trzeci przenoszę 3,5 7 i pół. CO, ciepło. Ciepła woda użykowa, bo to jest też element, który musimy w jakiś sposób ogrzać. I przyjmuje się, że na osobę to jest około 700 kWh na rok, tak? Czyli jeżeli mamy 3 osoby, no to potrzebujemy około 2000. Jeżeli planujemy na przykład nie na osobę, ale liczymy to w zbiornikach, tak? Czyli ile zbiornik ma litrów, to 200-litrowy zbiornik będzie potrzebował instalację fotowoltaiczną typu 2, 2 kW, czyli możemy tu przyjąć, że to jest jakieś zapotrzebowanie na rok 2000. Tak. No, plus minus, trzy tak? osoby 2100, jedna dwie osoby 1400, cztery osoby 2800. To, to można sobie regulować dlatego, że kwestia ciepłej wody jest bardzo indywidualna, tak? Ktoś lubi kąpać się w wannie, ktoś bierze trzyminutowy prysznic, więc mamy potrzeby bardzo różne. Tak samo jak ostatni element, potrzeby własne, czyli ile tego prądu na potrzeby typu lodówka, pralka, telewizor, oświetlenie, będziemy potrzebowali, tak? Znowu to jest bardzo, bardzo indywidualne. Ja przyjąłem, że to jest około 200 kWh na miesiąc, czyli około 2400, tak? No jeżeli tam planujecie klimatyzatory, jeżeli planujecie jacuzzi, baseny, no to to będzie odpowiednio rosło. Można w jakiś sposób to sobie... Policzyć, tak? bo każde urządzenie ma napisane z tyłu, jaką ma moc. Jeżeli wiemy, ile będziemy tego używali, na przykład ile będziemy klimatyzacji używali, to w łatwy sposób jesteście w stanie sobie to obliczyć. Więc razem mamy tutaj 5900 na rok. O, tutaj mamy 7900, tu poprawię. A tutaj, tu mamy ja sobie policzyłem 11 900. Takie jest łączne zapotrzebowanie na prąd. Czyli, jaką instalację fotowoltaiczną powinniśmy tutaj dobrać, biorąc pod uwagę, że mamy system net meteringu, o czym też mówimy już w innych filmach, i. 20%, bo zabierze nam energetyka w ramach usługi magazynowania tej, tej energii. No, chyba że zużyjecie 100%, ale jest to trudne, chociaż jest możliwe. To powiększamy tą instalację jakieś 15%. Więc w tym przypadku potrzebujemy instalację 7KWP. Około w tym, w tym przypadku to będzie jakieś 9-10%. KWP, w tym przypadku to będzie jakieś no, 13 do, do 14 KWP powyżej 10 kW, energetyka zabiera 30%, więc nawet tutaj tą instalację można czuć bardziej bardziej przewymiarować. Więc jeżeli znacie swoje zapotrzebowanie na energię cieplną. Na wodę mniej więcej potrzeby własne jesteście w stanie bardzo dokładnie dobrać instalację fotowoltaiczną, dzięki czemu będziecie płacili tak naprawdę opłaty stałe. To jest to, o czym mówiłem na samym początku, czyli w granicach 10 zł. Mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób Wam pomoże. Jeżeli czegoś brakuje, piszcie w komentarzach. Zachęcam Was też do subskrybowania naszego kanału oraz do oglądania naszych podcastów, gdzie staramy się zapraszać. Ciekawe osoby dzielące się swoją wiedzą, żeby ta wiedza była jak najbardziej dla Was wartościowa i praktyczna tak naprawdę. Więc pozdrawiam serdecznie, cześć.